poprzednim odcinku. Dobra, idziemy na Mario. I seher, Mario. A teraz kontynuujemy. Po tym jak dotarłem do mojego pokoju, ja po prostu padłem na sofę i myślałem cały czas nad tym rozkazem. Hotel Cape Place został zamknięty 13 lat temu. I była tam impreza za przedzamknięciem, w trakcie której było morderstwo. Członkowie OFI używali sekretnego kodu STAR. Jakie połączenie to wszystko ma do rozkazu? Czwarta już jest. Przypuszczam, że lepiej bym poszedł. Niech sobie Dylan czekał. Myślę, że fajnie by się chyba mieszkał w takim apartamentowcu. Jest bardzo taki duży. Czy korytarz? Raczej rzadko się na kogoś wpadało, bo jest mało mieszkań. Dylan. Witam, panie Hyde. Czekam na ciebie. No, skoro jesteśmy, to pokaż mi drogę. Jesteś własnej osobie, tak mi się daje. Ja nie wchodzę, ja po prostu ci pomogę. Znaczy, będziesz szedł własnej osobie. Myślałem, że zgodziliśmy się, że pokażesz mi teren. To złodziałeś wcześniej. Nie, nigdy nie powiedziałem. Może nie słuchałeś mnie. Powiedziałem, że pozwolę ci wejść, a nie poprowadzić cię. A, więc pozwolisz mi wejść. No, powiedziałem, że pomogę ci przyjść przez te drzwi. Łapie. No, jeżeli wiesz, jak przyjść przez te drzwi bez włączenia alarmu, nigdy nie zmierzysz się z panem Patrick, skoro się wkurzy, nie? Muzyka dla moich uszu. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to wyłączyć alarm. Naprawdę proste. Wszystko, co musisz zrobić, to włączyć te włączniki przy kontrolnym panelu. Czyli bardzo prosto i użyłem tego panelu wcześniej. Dobra, prawie zapomniałem o tym. Wróćmy się do następnej części. Musimy włączyć kolejny panel, zanim otworzysz te drzwi. Jest jeszcze jeden? No jest tutaj dźwignia obok tych drzwi. Nie, czy jest przełączona, wyłączone, to można otworzyć drzwi. Nadążasz? Tak, myślę, że łapię. I jest szansa, że on zamknie, ale okej. Także proszę mi pamięci, że klamka po drugiej stronie jest uszkodzona, więc bądź pewny, że tam nie utkniesz, ponieważ już nie wrócisz. Wspaniale. I tutaj także skręcasz życiowe obok drzwi. Jeżeli zajrzysz do środka, znajdziesz klamkę. Pół klin. Kiedy drzwi były otwarte, rekomenduję, abyś to dał, żeby ci się nie zamknęło. I to wszystko, czego będziesz używać, abyś tam nie utknąć. Masz rację. To będę w holu na piętrze niżej, będąc pewny, że nikt nie będzie wchodził. Dobry plan. Wtedy po 30 minut przyjdę, to cię złapię. Nie zrezygnuję dźwignię i wyłączę po tym ten alarm. Znaczy może na nowo i w ogóle. Jedna rzecz, nie ma żadnych hałasów, kiedy tam będziesz, tylko zwrócisz uwagę. Chyba nie chcę, aby panna Patrick ciebie szukała. Masz rację. Okej, okay, zostawiam resztę tobie. Dylan poszedł na dół i parował. I znowu ta głupia zagadka. Ciekawe, czy dam radę. Jest tutaj kontrolny panel na ścianie. Przełącznik jest na on. Ja bym będę to aby włączyć to zanim zamknę, zanim przejdę przez drzwi. O, to sam zrobiłeś tym razem, dzięki. To powinien to zrobić. Nie będzie głupich alarmów teraz. Moje uszy powinny dziękować. Nie daj na ścianie to coś. W środku jest alarm, jakaś dźwignia. To musi być ten panel, o którym Dylan mówił. Bo ja poczułeś się okręta, nie? Prawda, więc Dylan powiedział, że musi wyciągnąć dźwignię. Zobaczmy. Wow. To już samo zeszło. Bo jest na innym śrubokręcie, znaczy... He? I jest tutaj śrubokręt w rogu. Znaczy śrubokręt, gwóźdź. Serio nie mogę tego trzymać jedną ręką, a drugą zrobić? Ja bym wyłączył alarm. Nie, no serio? Jest tutaj clean. No to mamy tutaj clean, o którym Dylan mówił. Dobra, lepiej bym wyłączył alarm. To musi być kontrolny panel.
Dobra, więc ty nam powiedział, że musi to wyciągnąć. Zobaczmy tutaj. Serio, kurwa? Serio, kurwa? O kurwa, nie mogę uwierzyć, że to padło. He? Panie Hyde, co ty kurwa odpierdalasz? Nie pyta... No, chyba cię prosiłem, abyś nie robił żadnych hałasów. Da, wybacz. Nie zwracałem uwagi, co robię. Jeśli pana Patris tutaj wejdzie, to będziemy w poważnych kłopotach. Da, wybacz. He? O kurwa. Pan Patris. Co wy obydwaj tutaj robicie? Mówię ci, że słyszała. Hej, kurwa, przestańcie z tym odpierdalaniem! Frank także. Co się dzieje? Co tu się dzieje? Hej, patrzcie mi! Jak długo pamiętam te okropne hałasy tutaj? Kurwa, a teraz jeszcze Betty? To się nie zakończy zbyt dobrze. Powinien być bardziej uważny. Czego się wiesz, co tu się odpierdala? No to jest to, że... Panie Hyde? Mia? Pięknie, była twoja robota, czyż nie? Proszę, spocznij z tym. Chciałaś każdemu na nerwy. Panie Hyde, czy nie była pewna reakcja nieczysta wcześniej? Mam to, że masz przestać węszyć. Dalej właśnie, że oprócz moich życzeń. Kurwa, no cóż, ja... Zabieraj swoje rzeczy i wypierdalaj. Czy czterym? Dylan ostrzegł mnie, że to się może wydarzyć. Jak mogę być tak nieuważny? Muzyka porażki z hotelu Dusk. Tato, czekałem, kurde. Jeszcze jedna sprawa. Nie robię żadnych hałasów, jak tam będzie, tylko zwróćcie uwagę. Chyba nie chcę, żeby pana Patrick nas szukała. Kurwa. Z każdym, który tak działa, nie oczywiście bym mógł zrobić śledztwo z Scarlet Star. Co to się odjebało? Dobra, mam ten clean, bo nie wiem. Nie mam. Dobra. Zrobię to inaczej. Nie lubię tego pomysłu, ale... będę musiał zrobić zagadkę na dwie ręce jedną ręką. Wow. Więc tak, podniosę to do góry najpierw. Kurwa, nie dam rady. Ja pierniczę, nie wierzę. To powinno zadziałać. Teraz dźwignia jest na dole. Teraz drzwi powinny się otworzyć. Tego tutaj nie pomoże. No. Widzę czwarte piętro. A to co trzeba być prawidłowe. Wciąż wygląda jak hotel tutaj. Okej, czas się trochę rozejrzeć. Co? Nie otwiera się. Te drzwi są zamknięte. No, nikt nie wejdzie. Nie rób hałasów. Wytrzymam dzwonka. Pewnie 404 będzie otwarte. Nie otwiera się. Te drzwi są zamknięte także. Wiedział o zateczności, zawsze można odkręcić klamkę. He? Czy ja coś mówiłem? A kurwa, nie jest dobrze. Kurwa, teraz jestem tutaj wyniesiony. Czekaj moment. Ja powiedział, że przyjdzie po 30 minutach. Więc po prostu muszę poczekać, aż otworzy drzwi. Gdzie on kurwa jest? Przypuszczam, że nigdzie nie pójdę. Czekałem uwięziony na czwartym piętrze. Kurwa, do nich jest więcej 30 minut. Może Dylan pomyślał, że mnie zostawi tutaj? Jeżeli znowu dostanę, lepiej bym się modlił. Żebym go nie znalazł. Znaczy, że on się modlił. Życzyłbym sobie, abym uważał bardziej na Dylana. Temat trzymania tych drzwi otwartych. A przecież kurwa, żyłem.
Jeżeli tego tutaj nie będzie pomocne. Jak kurwa nie będzie pomocne? Aha, teraz mogę. Ja. Dałem to pod drzwi. To powinno to zrobić. Dobra, Jezu. Próbowałem nacisnąć przycisk kilka razy, ale drzwi się otwierają. No, wina nie działa. A może nie działa, żeby nikt na piąte piętro nie wszedł? Ciekawe, czy zawsze nie działa. Nie otwierają się także. Jest zamknięte i to dobrze. Wiedziałem, he? Te drzwi są odblokowane. Widzę ślady stóp. Bardziej butów. Jest jakiś dziwny zapach. I spokój w hotelu był taki przez wszystkie lata. To jest stół na kawę. To jest taka sofa. I to też. To jest bardziej krzesło. Co ten kurz ci pomaga? Jest tutaj umywalka w rogu pokoju. I jest tutaj jakieś szafki. Niżej nie mogę ich otworzyć, są rozwalone. Moja twarz jest ukryta za ten cały brudy na lustrze. I myślę, że być może to dobrze. Jest tutaj biurko. Jest bardzo małe. Jest trochę niestabilne jednakże. Jakie chyba papieru. Co to kurde jest? Ale jak stara karta jakiegoś rodzaju, ale ciężko powiedzieć, co tu jest napisane spod tego całego kurzu. Widzę tylko jakiś symbol gwiazdy na temat tego. Jest także hotelka, a bo jest napisane na niej. Co to za karta? Nic nie rozumiem z tych liter. Po prostu pozbędę się tego kurzu. Nie działa tak wiele kurzu w jednym miejscu. Ja to się pozbądź. Ja pierdolę, nie mogę nic zrobić? Aha! Zagadka z tmuchnięciem w mikrofon. Oto nadchodzi. Te wspomnienia, jak fejsatornie się dmuchało, żeby zdmuchnąć proch do sprawdzania odcisków palców. Jest gdzieś napisane. Chcieliśmy ci podziękować za to, że jesteś patronem w hotelu Cape West przez 10 lat. I o to, że okazałeś nam swoją wdzięczność. I o to, że zostałeś zaproszony na tą ostateczną imprezę. A przed ostatecznym zamknięciem. Jeżeli będziemy mogli spędzić ten czas, być może zobaczymy, będziemy asystować w grudniu 10. 1967 hotel Cape West, menadżer Michel McGrath. Więc to jest po prostu zaproszenie sprzed 13 lat. Impreza na noc 10 grudnia 1967 roku. I to zdobył Kefiego, żony menadżera martwą. Czy męża? Mąż żony. Co jest? Panie Hyde! Pokoń na się czas, powinniśmy wychodzić. Już koniec się kończy? No. I dużo tutaj jesteś, tym bardziej może tutaj przepanie przed panem Patrice. Nie byśmy stąd wyszli. Dama, łapie. Tak źle, ale lepiej, abym teraz skończył. Więc jak było na czwartym? Znalazłeś cokolwiek dobrego? Najczęściej nie, tylko wiele pokoi wypełnionych kurzem. I dokładnie wynik, na których chyba sobie życzyłeś. I że pomimo wszystko, co tu robiłem, to ta pokawanka będzie trwała wieki. Co nie zapomnę, nawet jeżeli wiesz, jak się tutaj dostać. Próbuj, nie chodzi tutaj, jak będą ludzie, nie? Chyba nie chcę, żeby ustalili... Chyba nie chcesz zostać przyłapany przez innych, a tym bardziej przez panny Patrice. Ma sens. Okej, idę. Ja bym powiedział swój kawałek i poszedł. Ma rację, oceniam życie, jaką chcę zrobić, żeby ludzie zwrócili tutaj uwagę.
Wyjeżdżaj się w czymach na razie, zanim ja tutaj powrócę. Piąta, po południu. Ale może tym razem sam będzie robił wszystko, a nie. Pewnie muszę do siebie wrócić, albo sprawdzić listy. Pewnie listy. Ty, panie kupcze! Mogę słyszeć jakieś podniesione głosy na końcu holu. Co się tam dzieje? Staruszek i Tony. A to, że Tony i Frank mają pogawędkę. Tam pogawędkę, czy kłótnie bardziej. Daj się swój oddech, ja wiem dokładnie co robiłeś. Powiedzcie, nie mam pojęcia o co chodzi. Pytaj się, ty kurwa głupcze. Ale do czego, jak miałem na to mówić? Nie mam pojęcia. Ty kurwa jebany gówniarzu, dlatego się cię pytam. Ty kurwa co odjebałeś? Jak mogę robić coś? Ty ma widać, co mówiłeś, co dałeś. Mogę być stary, ale mój pamięć jest prawidłowa. Nigdy mi nie wspomniał czegoś takiego. Tylko co zrobiłem, to danie tego na moment. I mnie pokazałeś, ty kradłeś. Nie wiem, przestał rzucać tymi skarżeniami tak szybko. Nie uchodzi mi, jak jesteś stary. To bierze mnie na następny poziom. Czy ty mnie zastraszasz? Może. Niech to jest to, co sprawi, że nie miał sens. To, że on kurwa poskradał, to on wciąż to. Wciąż kurczony zakończy konwersację. Ha! Nie ma wątpliwości, że mój umysł był jest odpowiedzialny za to. Frank wyszedł bez słowa i odszedł. Co to kurwa było? Frank powiedział coś na temat, że coś zostało mu kradzione. I był pewny, że wziął do Tony. Ciekawe, czy lepiej było im przerwać. O, to ty, Hyde! Hej, Tony. To był nie za argument tutaj. Powiedz mi, co się stało. A to! To było nic, nie musisz się martwić. Ja powiem, okej, tyle. Coś mu zniknęło, prawda? Tak, jego taśma. Znaczy... Bardziej, że radio do odczytywania taśm. Na taśmę. Zawsze ten nosi ze sobą w trakcie swoich spacerów. Nie mogę powiedzieć, że nie mogę powiedzieć, że zauważyłem. Jak to wygląda? Taki mały. Iść się w dłoń. Ja sobie chodzi na spacery zawsze na to w dłoni. Ma bardzo wiele czasu chodząc sobie z tymi coś tam obrócząc pod nosem. W kraju budynku to widział. Znaczy zaczął grillować mnie, ponieważ ta rzecz zniknęła. No i dlaczego byś się to ty? Nie mam pojęcia, po prostu mu się pokiczkało i każdego wini. Znaczy chcę chodzić do winia. No i teraz masz mnie... Aby musiał ponownie. Już jestem kurwiony. Spójrz, nie chcę być chamski, ale chyba stąd muszę być na moment. Do zobaczenia potem. Tony odszedł. To on, że naprawdę jest tym poruszony. To teraz to Franka. Najlepszy pan tam to był na trzecim piętrze. W pokojach na dole. Na samym końcu. Chyba, że się kiedyś zatrzymał na spacer. A trzeba odetchnąć. A też mam pokój na końcu korytarza. Może jest głównym bohaterem innej gry. Przyma próbuję otworzyć drzwi. Co? Teraz, jeżeli ty i Tony skończyliście, mam kilka rzeczy, o które chcę się zapytać. Usłyszałem, że coś zgubiłeś. To prawda. Zwróciłem moje wartościowe tam odtwarzacz kaset. A straceni to nie jest słowo, to zostało skradzione. Zgubienie. Jak byłeś taki pewny, że to był on? To oczywiste, on jest głośnym, dwulicowym złodziejem. Ale co sprawia, że tak myślisz? No, jedyne miejsce, gdzie byłem dzisiaj, to podziemia. Czy... No, podziemia. Chodziło bardziej o piwnicę. I wziąłem tam moje nagranie. Aż spotkałem Tonego. Tą taśmę, kurwa, co pierdolę. Nie mam czasu, Nie mam czasu, aby teraz stać i dyskutować. Jestem jednym człowiekiem, więcej rzeczy się przeszkadza. Tak, jesteś na emeryturze, jesteś jednym człowiekiem, Frank wróci do swojego pokoju. No to wiem, gdzie mam iść. Tylko jak się idzie, kurde, do piwnicy? Tam były schody? Na dół? Nie okaże, że na parterze były schody na
parter, znaczy na powierzchnicy. Ty, są. O, szafka, mój dobry znajomy. To jest szafka. A, myślałem, że będzie może łom albo coś. Mam wrażenie, że gdzieś tu będzie kaseta. Jest tutaj szafka w rogu. Myślę, że zajrzę do środka. Jest tutaj bardzo wiele detergentów. Znaczy, tam płyną do mycia ubrań. Nie ma nic śmieci, ale kawałki papieru. Jedna z machin, no, jedna z sześciu machin, maszyn do mycia. Nie widzę, żeby była malowana, kolory się nie zgadzają. Tutaj jest pranie, taka dziura na dole. Tutaj było coś wcześniej, co Tony zapomniał, na to, że zrozumiał. Pewnie gacie. To jest bardzo wielka machina. Nie ma nic w środku. Kiedy jest tak wiele machin? Było okażające, aby używać jednej. Ta jedna działa, ale ma sprzedane drzwiczki i coś tam. To ma tylko ją zamknąć. Zauważyłam tej. Ja i ta machina przeszliśmy wiele razem. Jeżeli ta jest niszczona, nic się nie dzieje, kręcić na przyciski. Na dole są jest tak z magazynami termogazety. No wiesz, nigdy nie czytałem, nie wiedziałem, że to są magazyny. Znaczy nigdy mi nie chodziło. To jest na telewizor. Nie odpali się, może jest zniszczony? Tu jest... kwiatek. Czyli chyba nic nie ma. Co to? Tam jest coś pod stołem? Czy to może być? Leci tylko uszkodzony. Może przez to, że jak spadł? Podniosłem zniszczony, odbiornik na taśmie. Musiał się rozwalić, kiedy spadł na stół, ze stołu. Wręcz jakbym go zwrócił właścicielowi. Nóżkę kogoś uszkodziło. Ale nagle będzie, że to my jesteśmy złodziejem. To w ogóle wtedy jedno ze śmiechu. Przedzieliliśmy się dużo w kwestii, która nasza jest pralka. Pomocna informacja, jak ja pierdolę. Nie obchodzi. Nie mogę pukać, aż nie spróbuję. No co, Zaul? Zbyt zajęty szukanie teraz tego odbiornika? Nie odpowiedzi, kiedy skam przycisk. Teraz pewnie ktoś na nas wyskoczy. To mój pager. Czas auta się do mojego pokoju. Lepiej mam zadzwonić do reszty. Śmiałbym jakby ktoś stał w naszym pokoju. Czas, aby zadzwonić do Rachel.
Red Crown, jak mogę ci pomóc? To ja, jakiś update? Tak, miałam kilka informacji na Rex Fostera. Co jest? Zanim pracował w tej pracy, był reporterem w magazynie. Jakim? Playboyu. Nazywał się Los Angeles Beat. Miał tygodniowe publikacje na temat wypadków i to, że był bardzo klasyczny. Jak ten gość pracował w takim magazynie i skończył w takiej brudnej robocie? To jest pytanie. Masz cokolwiek na hotel? Jeszcze nie, tak się dali. Wciąż kilka poszlak, ale muszę za nim podążyć jednakże. Zrozumiałem. Nie chciałem, abyś także pracowała w niedzielę, Rachel. To nie problem, nie ma żadnych problemów tak czy inaczej. Czyli w ich kalendarzu poniedziałek taki jakby to niedziela. Plus to miło słyszeć twój głos. Tak, twój także. Kurde, idźcie na tą randkę, bo ja pierdolę. Prawie zapomniałem. Ja bym zobaczył, czy Frank wrócił. Co jest, kurwa? Widzę tam, że tam jest Red. Czyli to jego są otwarte. Tam jest Rex Foster, znaczy. A nie. Zobaczę sobie przez tą dziurę. Mogę zobaczyć tył Franka, co on tutaj robi? Kurwa! Znaczy, kurwa! Co ty robisz? Ja pierdolę, jaki burdel. Hej! Co jest? Co tutaj robisz? Moi zdrowie, niczego nie robię niczego złego i nielegalnego. Nie to, że była twoja sprawa. Nie zainteresowany w twoich kłamstwach, powiedz mi prawdę. To jest mogę do niego, a ja go nie widzę. Jak ty tutaj wszedłeś? Hej! Nie znajdziesz tego, czego szukasz. Wyjaśnij mi dlaczego jesteś taki pewny? Znalazłem twój odtwarzacz. Ty co? Nie ma powodu, byś przeszukiwał pokój do niego. Jeżeli go masz, proszę zwracaj mi go. Mam coś ekstremalnie ważnego do tego. Dam ci go tobie, ale za tym chciałbym odpowiedzieć na moje pytanie. No tak, gadaj się tutaj. Powiedz mi, co jest na ozoi z tym nagraniem? Dlaczego powinien się dzielić z tobą moimi biuratymi wiadomościami, Spyhide? Teraz ty mnie słuchaj, staruszku. Co ważniejsze? Jak ty masz mój to w pierwszym miejscu? Znalazłem go na podłodze w pralni. Ty co? Powiedziałeś mi, że tam szedłeś, nie? Może zacznij rozumieć, że ty się czasem mylisz, człowieku. Być może teraz mi powiesz, dlaczego byłeś taki szybki, aby wskazać palcem do niego. To nie czujesz, tylko na dorodze sobie bierze wszystko, co leży i kradnie. Ma w końcu zapisy kryminalne. Pierwsze słyszę. Kiedy osoba popełnia zbrodnię, jest ciężko, aby złamać nawyk. Być może myśli, że... może chce dodać wszystko sobą i zaczął nowe życie, ale nie może. Nie myślę, że ty masz w ogóle robić tą decyzję. Wszystkich ludzi, które chcą zacząć nowe życie, zawsze im się udawało. Myślę, że numer jest bardzo niski jednakże. Słuchaj do niego, powiedziałbym, że to niemożliwe. Nie może je zmienić, a przynajmniej nie dopóki ma taką nieciekawą przyszłość, podejrzaną i w ogóle. Powiedz mi, co ty myślisz, że Tony zrobił? Jest odpowiedzialny za wiele wypadków, które spowodowały ból i cierpienie. Kiedy miał miejsce? Właściwie zaczęło się to dwa razy. Pierwszy raz 5 lat temu i drugi 4. Był aresztowany za złodziejstwo, ale nie było dowodu, aby go przymknąć. Skąd ty to wiesz? Powiedz mi, skąd ty wiesz na temat przyszłości Tonego? Mam przyjaciół policji, Malihide. Daj informację. No co? Próbujesz powiedzieć, że jesteś skliniarzem? No i dopiero teraz to pozbierałeś. Pracowałem w Los Angeles Police. Po tym jak odszedłem na emeryturę. No teraz ma to wszystko sens. Panie Raver, co jest? Naprawdę nie łapię żadnej rzeczy. Czy gliniarzem czy byłeś, czy też nie. Ale rekomenduję tobie, abyś przestał twierdzić, że ludzie są winni, tylko bez zebrania żadnych faktów. Ha! Tony nie zabra twojego odtwarzacza. Nie ma nic do tego. Przeszukanie go pokoju nie sprawi żadnej różnicy, ponieważ ja już to znalazłem gdzieś indziej. Tył na podłodze w pralni. Tutaj to jest to, nie? Co się stało z
Szkiełkiem jest rozwalone. Przypuszczam, że musiało się rozwalić, kiedy spadło ze stołu i uderzyło podłogę. W czym konie? Gdzie jest ta kurawa w środku? Nie mam pojęcia, tak było, kiedy ją podniosłem. Rozumiem. Być może, że cię osądziłem, panie Kite. Chcę ci podziękować za zrzucenie tego. Nie jestem zainteresowany w twoich podziękowaniach. Może powinieneś po prostu przeprosić do niego. Kiedy Kazada się zwróci w moim posesję, to zrobię tak. Frank podział swój kawałek i wyszedł. Więc Kazada Franka zniknęła. Co ważniejsze niż to, wyszedł ze zostawionym pokój taki do góry nogami. Może wam wyczyścił to wszystko, zanim Tony wróci? Wiecie, co się pewnie stanie? Znajdziemy kasetę. Ja pierdolę. Jest bardzo wiele kaset na podłodze i większość mówi audycja. Ja się, co to za utwory? To słuchawki. Ten list. Nie wierzę w to. To ten sam rozkaz, który ja trzymałem. Dlaczego co Tony robi z tym papierem? Hej, hej! Wybacz, że wszedłem do tego pozytko bez pozwolenia. Nie, żaden problem. Naprawdę? Ja właśnie spotkałem starego River. Powiedział mi, że znalazłeś jego taśmę i zwróciłeś mu to. Tak, to prawda. Ten powiedział, że przyszedłeś mnie zobaczyć i zobaczył, że drzwi są otwarte. Znaczy, on przyszedł. Przyszedłeś, kiedy zobaczyłeś go w środku i spytałeś mu kilka pytań. To wszystko kryje, prawda? Bardzo wiele. Słyszałeś cokolwiek na temat nagrania Tony? Jakiego nagrania? Frank powiedział, że była tam jakaś kaseta w środku odtwarzacza, ale brakuje jej. Ta właściwie powiedział coś takiego też. Nie wiem, gdzie to jest jednakże. Tony nie wie nic na ten temat jednakże. Może to czas, abyś przestał grać detektywa Hyde. Przestań myśleć na temat tej kasety i weź na spokojnie. Ty teraz przestań, jak ja przestań myśleć, to jest... Trochę minęło, kiedy byliśmy w pokoju. Masz rację. Jeszcze jedna rzecz, Tony. Ta? Czy zostawiłeś mi list w drzwiach jakiś czas temu? List? Nie, on nie jest do mnie. Nigdy nie napisałem listu, człowieku. Mówisz mi prawdę, prawda? Krzyż na swoje serce. Właśnie ja piszę listy od czasu do czasu, ale nie do ciebie. A do kogo? Myślę, że mój zgadnąć. Piszę je do Betty. Mam plany dla nas, aby dać im prezent, święta. Problem jest, że nie mogę zrobić prawdziwych słów. Powiedz mi, Tony, gdzie dostałeś swoje ręce na tym liście i kopercie? To zostało mi dane. Przez kogo? Mam je od Ilana, no wiesz, ten kościół z trzeciego piętra? Hej, hej, dlaczego nie? Wstrzymaj się na moment. Znaczy, że tutaj będziesz. Pozwolę ci postawić moje ostatnie kawałki. Myślę, że po prostu sprawdzę, co się dzieje na zewnątrz. Mam kilka rzeczy, które muszę zrobić. Okej, może następnym razem. No to idziemy do Delana. Witam, panie Hyde. Dylan, chcę się ci o coś zapytać. Chcę pytać mnie o coś? O co chodzi? Czy dałeś to niemu list oraz kopertę? No, tak. Czy jest jakiś problem? Na razie skąd ty masz? Właściwie zostały mi niedawno także. No, dostałem jako prezent za moją robotę. Był od pani Patrice. Co proszę? Ustaliłem, że nie potrzebuję ich, więc dałem je to niemu. Rozumiem. Więc nie dałeś tego listu w moje drzwi. Listu? Nie, oczywiście, dlaczego miałbym pisać list? Nie, czy miałbym coś do ciebie, to bym powiedział. Raczej to... Ja raczej przychodzę i mówię. Tak, spodziewałam się tego. Dlaczego mnie tak pytasz, tak czy inaczej? To nic, po prostu myślałem na temat czegoś. Ja naprawdę jesteś ciekawy na temat czegoś z tym listem. Może mi złożyć wizytę panny Patrice i zapytać konkretnie. Fakcie, ja tam właśnie miałem iść, może pójdziemy razem. Razem? No mam, muszę zobaczyć. Aby zwróciła mi coś, co jej pożyczyłem. Dalej, chodźmy. No, sprawiedliwe. O, pierwszy raz z kimś idziemy. Przez dwoje drzwi usłyszała. O, nie spodziewałam się zobaczyć was obydwojga. Czy jest coś, czym mogę wam pomóc? Coś specjalnego, po prostu wpadliśmy na siebie, jak tutaj szliśmy. Chciałem ci to zwrócić. Trzymaj. Co to za klucze?
Och, dziękuję, Dylan. Okej, teraz ja was zostawię. Zobaczymy na potem. Dylan wyszedł. Co za klucze? Osobowe klucze do apartamentów. Dylan okazjonalnie porusza je ode mnie. No, jak na przykład jest potrzebne, kiedy musi zrobić jakieś naprawy? A, no tak, to ma sens. Więc panie Hyde, czemu zamierzałam tą wizytę? Chciałbym się ciebie zapytać na coś, o coś tak właściwie. Och, i co to może być? Gdyby tej miny. Tak, tej aktualnej. Tak, tej. Czy dałaś Dylanowi jakiś zestaw listów? Zestaw listów? Ach, tak, pamiętam, tak, dałam. Rozumiem. Tak, pamiętam, to teraz jasno. Możesz sobie przypomnieć, skąd ty masz? Dlaczego panie Hyde chciałbyś także? I ta sprawa. Muszę cię rozczarować. To był ostatni, który mi dano. Miałam. Nie naprawdę jednak je chcesz. Może możesz spróbować sobie sam kupić. Jeżeli pamięć mnie nie myli, są takie w takim lokalnym sklepie tutaj w aptece. Nie są zbyt drogie także. Interesujące, więc mogę sobie wziąć identyczny zestaw bardzo łatwo, tak wiele. A zrobiłaś być może ten list w moich drzwiach ostatnio? List? Nie, ja... Cóż, ja dałam kopię do twojej skrzynki, ale nic więcej. Nie sprawdziłeś? Właściwie ja już czytałem ten list. Dobrze to usłyszeć. I tylko po to przyszedłeś się mnie zapytać, Mindhide? Tak, to tylko tyle. Wybacz, że ci przeszkodziłem. Och, właściwie było coś jeszcze. Tak? Pan Wulc, tu jeszcze jeden. Obiecał mi, że zapłaci niedługo. To on tak powiedział. Tak. Zadzwonił do mnie wcześniej, aby zapewnić, że wkrótce zapłaci. To dobre wiadomości. No tak, muszę już iść. Mag wróciła do swojego pokoju. Wróciłem do mojego pokoju, rzuciłem siebie na sofę. Ja po prostu nie mogę wydostać tego z mojej głowy. Kto mógłby dać mi te rozkazy? Nie ma znaczenia, jak ciężko próbuję, nie ma żadnej odpowiedzi w zasięgu. Przypuszczam, że powinienem podać mój umysł, aby rozwiązać kilka zagadek na temat Scarlet Star najpierw. To czas dla mnie, abym rozejrzał się jeszcze raz na czwartym piętrze. Na razie, że nie muszę tam nowo tych zagadek robić. Czy zagadek? Ja to nazywam zagadką, bo się odpala nagle moment, w którym musisz reagować, tak? Dziwne, czyli są otwarte. A to, że ktokolwiek tam wszedł, także dałby nawet ten clean. Czas, aby ustalić, kto to był. A kto inny niż Dylan? Frank? Rozpoznaję tą figurę. Hej! O! Co ty robisz? Śledztwo? Dwóch detektywów, ex-detektywów się... Powiem o kawał. Dwóch ex-detektywów spotyka się w hotelu i robią śledztwo. Panie Raver, co cię tutaj przyprowadziło? A co ma do ciebie? No bo nie ma, ale to jest czwarte piętro i nikt nie może tu wchodzić. No, wiem o tym. Ale mogę zadać sobie to samo pytanie tobie, panie Hyde. Dlaczego tutaj jesteś? No kurwa, jesteś nieźle pokręcony. Przecież nie zajęło mi długo, aby zobaczyć te drzwi i poszedł, że są otwarte. Myślałem, że Dylan musiał być w środku, więc zajrzałem. Ale tylko, że nie znalazłem Dylana, a znalazłem ciebie. Więc pytam się ponownie, co ty robisz? Przyszedłem tutaj. Właśnie pojawiłem się tutaj tak jak ty. Zważyłem te drzwi i wszedłem, aby zrobić śledztwo. Nikogo nie zważyłem i myślałem, że ktoś zapomniał zamknąć drzwi. Już miałem iść do Dylana. Aby o tym powiedzieć, kiedy cię zobaczyłem. Ja mu to powiem, jak go zobaczę. Frank zakończył gadać i wyszedł. Musi być kupcem, jeżeli myślisz, że kupiłem tą historię. Co mógł tutaj robić? Jakieś kawałki papieru. Ale jakieś kawałki papieru. Są tutaj widoczne odciski dłoni. Ktoś musiał przeszukać tutaj. Inny niż ja mam na myśli. Jest tutaj otwarta. Jedna z szuflad biurka jest otwarta. Jest pusta. He? Jest tutaj odcisk czegoś. Co to mogło być tutaj trzymane? Jakaś teczka, pudełko? Są tutaj stare gazety w rogu. Niektóre wyglądają na zbyt wyobraźnie, aby je czytać. Są rady starymi gazetami.
A to, że tak kurnia pachnie. Tak. Pachnie tak, jakby ta ludu musiała. Stupcze oknie, że nie byłoby nic sobie usiąść w tamtym dni. Teraz jest pokryty jakimś dziwnym czarną substancją. Nadzieję, że nie złapie niczego co od tego. Nieważne jak dobre to kiedyś było, teraz nie wiem, chcę się do tego zbliżyć. Czy może muszę mieć własny papier toaletowy? Toaleta jest niezła. Chciałbym spędzić swój czas w takim czymś. Staram się przekręcić, ale są zakurzone. Nie jakbym poczęła wziąć komplet tak czy inaczej. Chyba mogę wyjść. Co? Tony! Hej, hej! Co ty robisz? Mogę zadać tobie to samo pytanie. No, no ja, ten... Masz co? No, nie jestem dobry w ciągu sekretów. Ja wybacz, Tony, co ty gadasz? Okej. Powiem ci, ale najpierw powiedz mi, na którego tutaj jesteś. Musisz mi pomóc, prawda? Nieprawda, po prostu sobie zrobię spacer. Ty, kurwa! Ta, to zbrodnia. Zrobiłem, że to byłby niezłe, aby zobaczyć to piętro, zanim się wszyscy widzimy. Kiedy ja byłem na górze schodu, zobaczyłem, że drzwi przeciwpożarowe są otwarte. No i to nie jest wtedy sobą, do którego tutaj jestem. Nie lubię tego zapytać, ale... Mógłbyś to zachować tym razem? Chcę się rozejrzeć tutaj, ale nie... Ale chcę robić to sam. Wybacz, ale ja nie skończyłem. Może powinieneś pójść do domu i wrócić kolejnym razem? Ja? No daj, człowieku. Daj mi po prostu się rozejrzeć. Dlaczego chcesz być sam? Słuchaj mi. Jeżeli tutaj będziesz, ja wciąż będę... Robił wszystko źle i nie zamiętę kasy. Kasy? Jakiej kasy? Zamiętę temat, to moja sprawa. Chyba łapię twój obraz, Tony. Wezwałeś Max, aby powiedzieć jej, że niedługo jej zapłacisz. Także Betty myśli, że kupisz jej jakieś prezenty na święta. A skąd te wszystkie pieniądze przyjdą? To moja sprawa. Nie ma absolutnie do ciebie. Jak zdobędziesz te wszystkie pieniądze, za które chcesz robić na te rzeczy? Mam coś w pomyśle, człowieku. I co? A co do ciebie, jesteś głuchy? Hej. Planujesz kogoś okraść? Ja? Miałbym coś takiego zrobić? Tony, lepiej bądź jasny albo coś. Chodź, czekaj! Nie zrobiłem jeszcze niczego! Jeszcze! Nie, dlaczego tutaj jesteś? Spójrz, chat, błagam cię! Pogadajmy o tym innym razem. Tym razem muszę iść sam. Po prostu odwróć się i wyjść, okej? Okay? Spodziewasz się, ja bym zrobił to, co powiesz? Proszę, Kite! Jeżeli nie weźmiemy mi braki rady, to wszystko skończy się źle. Źle? Ktoś planuje złożyć wizytę? Nie mogę ci powiedzieć. Pozwól mi zgadnąć. Spodziewasz się Franka, prawda? Proszę wrócić do swojego pokoju. Jeżeli ty tutaj będziesz, to mój plan wyparowania zniknie. Co? Po prostu o czym ty do cholery robisz? Nie mogę ci powiedzieć. Nie mogę. Co to nie ukrywa? Nie mam dużo faktów, aby go nacisnąć. Jaki jest plan, o którym gadasz? Nie mogę ci powiedzieć. Nie mogę. Nie, czy to coś da? Co to jest? Co mam rozumieć? To nie czeka ten moment. Hide? Te pokoje pewnie są zamknięte, nie? Tylko D404 jest otwarte. No dobra. Tony wciąż jest w środku. I ja bym zostawił to otwarte. Ale co mam zrobić? Idź do Franka?
Ty, czego chcesz? Chcę cię ciebie o coś zapytać. Co jest? No dobra, dlaczego byłeś w pokoju 404? Dlaczego miałeś nadzieję, że z kogoś tam spotkasz, kiedy tam byłeś? No, właściwie to oni wezwał mnie tam. Tak jak podejrzewałem. I dlaczego? Nie mam pojęcia. Powiedział coś na temat ważnego tematu, który musimy przedyskutować. A skąd spotkałeś go? Nie. Ponieważ ty się pokazałeś i zdawałem, żeby nie chciał przez to przechodzić. Rozumiem. Raczej jestem chory. Słuchaj tego tematu. Jestem zdolny, aby tutaj stać się z tą gadać. Proszę, odejdź. Jeszcze nie, wciąż mam coś o co chcesz się ciebie zapytać. Dostałeś, znalazłeś tam w końcu kasetę? Nie, wciąż szukam. No, teraz to interesujące. Skończyliśmy, mam rzeczy do zrobienia. Frank odwrócił się i zwrócił do pokoju. Znaczy zamknął. Więc tak to poszło. Czy teraz możemy wrócić do Tonego? Prawdopodobnie. Nagle się okaże, że jeszcze jest tutaj, nie wiem, Mary, albo Betty, albo jeszcze, nie wiem, Clara, czy jak ona się tam nazywała. Hej! Co jest? Co jest? Więc co się, co ty planujesz? Nie mogę ci powiedzieć! Nie mogę! Jeżeli ja tobie powiem, ty będziesz wiedział, kim jestem bezwartościowym człowiekiem. Tony! Nie jesteś bezwartościowym człowiekiem. Naprawdę? Nie bądź mówić tak słabo sobie. A jeżeli jesteś taki pewny, że ktokolwiek, co się stanie, olej twoje imię, wtedy przestań gadać, robić to, co robisz i odejdź. To sobie zawsze tak samo. Ja za każdym razem, jak robię coś takiego, później tego żałuję. To wszystko, co robię, żałuję. A pogadanie z Tonym nagle sprawiło, że on... z Frankiem nagle sprawia, że on mówi. Co dokładnie żałujesz? Ja, no cóż, widzisz, że... Na temat tego, co robisz w przyszłości, czyż nie? Co? Ty wiesz na twojej przeszłości? Słyszałem na temat ciebie, Tony. Zostało mi powiedziane przez kogoś, kto wiedział o twoich wcześniejszych wykonaniach. Kto mógł ci to zrobić? Frank Rever. On jak wiedział? Jest ex-gliniarzem jak ja. Był częścią LAPD. Nawet jeżeli jest jednostkę, wciąż nie lubi takich ex-cudzijaszków. No jasne. Więc teraz ty już wiesz. Co to za plan, o którym gadałeś? Nie mogę ci powiedzieć! No przestań! Nie, i tak nie zrobisz żadnej dobrej roboty z ukryciem tego. Co? Planujesz... Planujesz zdobyć kasę od Franka? Nie! Staroś mi powiedział wszystko. Powiedział mi, że wezwałeś go tutaj, bo potrzebowaliście o czymś pogadać. On co? Ale kiedy on tutaj przyszedł, nie było cię. Wtedy ja przyszedłem i wrócił do swojego pokoju. To co powiedział? No teraz już wiesz. Planowałem, abyśmy się tu spotkali. Wtedy chciałem zrobić budynek, który opisa z grego nie mogły oczucić. Powiedział, że to miejsce się zamyka. Przechodzimy na czwarte piętro, aby się czegoś poczukać. Zobaczyłem, że niósł swoje odtwarzacz, nie wiem kiedy robił. Słyszałem, że mogę słyszeć to nagranie i wiedziałem, czego, co tam jest. Gdzie Frank? Gdzie kaseta Franka? Mam ją gdzieś w sejfie. Planowałem ją zwrócić mu, żeby zgodzić na moją cenę. Nie wiem, że to są tam rzeczy, które małoby tylko dla siebie. Nie mogę wierzyć, że jestem takim głupcem. Ta, naprawdę jesteś głupi tym razem. Naprawdę musisz dużo więcej myśleć. Jeżeli spędzisz tak wiele czasu na swojej muzyce, jak w szalonych schematach, to być może będziesz miał z tego trochę kasy. Grożenie ludziom brutalnością nie pasuje do ciebie, wiesz. I to sama zawsze stara historia. Kończę robiąc rzeczy, które nie są jak dla mnie. I tak z rodziny ludzi, które słyszały się od Franka. Wolałbym sprzedać moją muzykę wtedy także. Mój menadżer potrzebował pieniędzy na koncert. Ja po prostu zobaczyłem czerwony. Nie mogę powiedzieć, że wyglądałem wspaniale, jak skończyłem. Co drugi raz ja byłem po prostu jakimś punkiem z ulicy. Znaczy, był powiązany z jakimś punkiem z ulicy. Był taki punk, który nie słucha moich rzeczy, nawet na powietrznym wypadku. I ten punk zaczął różnić tego gościa. Ja wskoczyłem i wysłałem tego punka do szpitala. Tym razem ja nie wziąłem tego, bo ta kompania rozwaliła mój kontrakt. Od tego momentu wszystkie moje starania spędzą na niczym. Jestem takim idiotą. Jeżeli możesz zobaczyć też, że to nie jest prawidłowo, co złapiesz, żyć, to wtedy go zmień. Ja myślę, że może teraz, co można zrobić w tej sytuacji? Jesteś poważny wtedy, ta. Nie przestaniesz myśleć w sposób, aby pokonywać ludzi i bez sens, albo zdobyć od nich pieniądze. Być może pójdzie w prawidłowym kierunku.
Jasne, trochę czasu może to zajmie i być może to będzie ból w dupę, ale dojdziesz tam na samym końcu. I dasz i sprawić ten stary Tony. Zostawisz go za sobą i zaczniesz na nowo. Hajd! Ty powiedziałeś, że zacznę na nowo. Nie zwierzę osobą, która mówi coś takiego. Kto ci to powiedział wcześniej? Pan, którego stali od panka. Wiesz, co ten pan do mnie powiedział? Kocham twoje twory i mam je wszystkie, ale... Musisz cię... Co? Musisz wydostać z tego gówna. Tylko ranisz samego siebie. Zacznij na nowo i daj swoją przeżyć za siebie. Zacznij liczyć lepszym życiem. Tak to było, Hajd. Zrobiłem mu obietnicę dla tego pana. Obiecałem, że zacznę na nowo i dam starego siebie za mnie. Chciała robić lepszą muzykę, jaką kiedykolwiek była robiona. Wtedy może to czas, abyś zrobił dotrzymał tej obietnicy. Chyba nie chciałbyś pozwolić, aby twoi fani upadli, czy nie? Hajd! Pozbieraj siebie, Tony. Naprawdę już się zastanowiłeś na ten temat. Naprawdę myślisz, że mogę? Masz rację. Co powiedziałeś teraz właśnie? Myślę, że mogę się zmienić. Mam nadzieję, że możesz. Do twojego dobra. Ale... Co ja teraz robię z kasetą staruszka? Daj ją mnie. Ja na nią potem spojrzę. Po prostu powiem mu, że dałeś ją mnie i coś wymyślę. Pomaga? A co powiedziałbym tak, gdyby tak nie było? Tony dał mi kasetę Franka. I za ciebie, Hajd. Wydam się do mojego pokoju. Tony wyszedł. Myślę, że udam się do mojego pokoju także. Nie ma możliwości, abym zwrócił to bez wysłuchania tego najpierw. O tym co myślałem, wiesz? Najpierw sobie przesłuchamy. W naszej tej... Pod telefonem jest chyba odtwarzacz, a jak nie to w radiu. I się dowiemy, o co chodzi. Pewnie Frank też jest powiązany jakoś w tą sprawę. Sprzed 13 lat, może. Myślę, że po wysłuchaniu kasety będzie już koniec rozdziału, albo jak Frankowi jeszcze ją oddamy. Dobra, się ogarnia, to odtwarzacz kaset jest tutaj. Tak, odegramy teraz kasety Franka na moim telefonie. Więc najpierw robimy moją kasetę. Dajmy stronę A. Zobaczmy co tam gra. Tak, trzeba ją przewinąć najpierw. Ktoś w ogóle pamięta, że kiedyś było trzeba to przewijać? O kurwa! O kurwa! Rozjebałem kasetę! Kurwa! To skończyło to wszystko. Jak ja kurwa mam teraz to wyjaśnić Frankowi? Zajebisty jestem. Ale myślałem, że za długo się kręci. Teraz chyba tyle. Co to jest? Jego utwór chyba. Co to kurwa jest? Tylko nagranie z muzyką. Déjà vu z tego. Hotelu Dusk. Podobna sytuacja. Że na stronie B był podsłuch, a na stronie A była muzyka. Zobaczmy co to mówi. A myślałem, że to będzie ten odwrót. Ta rzecz ponownie my... Prawidłowo. Ta rzecz jest zepsuta czy coś? Kurwa, co? Ja pierdolę. Zobaczmy co to mówi. Na lat temu osoba oparła w hotelu Cape West. Zmarłym był Katie McGrath. To jest jakiś głos staruszka z tej kasety. Śledztwo...
Śledztwo memo numer 0083. To jest głos Franka, okej. Okay. Stan podłogi to jest jak 13 lat temu. Moje wnętrzności z pokoju 404, gdzie Kef i McGraffy zostało, jego ciało zostało znalezione jest kompletne. Przed zniszczeniem tego budynku muszę znaleźć zatracony przedmiot, który jest połączony z kondorem. Kefi McGarf? To jest imię ofiary w morderstwie sprzed 13 lat. Teraz ja wiem, że to był pokój 404, gdzie ciało zostało odkryte. A to, że Frank szukał wydarzeń z tego morderstwa także. Ale o co jest z tym zgubionym przedmiotem połączonym z kondorem? Pytanie jest, dlaczego Frank robi śledztwo sprzed 13 lat? Nie chcę wyskakiwać z żadnych konkluzji. Może jest jakieś połączenie z tym hotelem. Znaczy ono, że ma. Będzie to czas dla mnie, abym pozbierał wszystko razem. Po tym jak wróciłem ze spaceru na początku dnia 21 grudnia, podałem nam eks. Pytałem się, czy mogę się rozwiązać na czwartym piętrze, odmówiła. Ktoś usłyszał moją pogawędkę, a ta osoba to była... czy był Dylan. Prawda. Dylan powiedział, że pokaże mi czwarte piętro. Zgodziliśmy się tam spotkać czwartej. Mój perdzie zaczął pipczeć, więc rejestrę miałem na telefonie. Dała mi informację na temat morderstwa sprzed 13 lat. Ujawniła mi, że osoba, która odkryła ciało, to był... Prawda. To osoba, która odkryła ciało, to był nikt inny niż Peter Rivet. Skąd mamy jego zdjęcie? Nie wiem. Wydarzyło się, że to był mąż Marie. Po tych informacjach, które jeszcze nam dała, zacząłem przypytać Marie. Pogadałem na temat oskarżenia od tego, że jest oszustką i na temat męża i brata. Do gawędki naczułem się, że Mike i brat zobaczył ciało i także naczułem się na temat tego, że... Prawda. Marie mówiła, że gwiazda to było jakieś kodowe słowo dla ekipy w hotelu. To było połączone z imprezą, która była przed zamknięciem hotelu. Po skończeniu mojej pogawędki z nią udałem się... dałem odpowiedź do skrzynki 404. Posłuchałem taśmy Franka, który stał do niego. Nareszcie wiedziałem, co Frank robił, jakie robi śledztwo. Udało to, że przeszukiwał... Prawda. Frank przeglądał morderstwo pokój 404 sprzed 15 lat. Było tam memo o nieznanej sprawie na taśmie Franka. Słuchałem tego całego, bo działo coś na temat tego, że Frank właściwie starał się znaleźć. Wyglądało na to, że szukał... Prawda. Jedna rzecz, która była na końcu nagrania, mówiła o tym, że szukał zgubionych przedmiotów połączonych z kondorem. A mówię na to, że nie jestem jedną osobą, która szuka przeszłości tego budynku. A dlaczego Frank jest taki skupiony na tym, nawet jeżeli jest na emeryturze? Dlaczego wciąż szukał nierozwiązanej sprawy sprzed 13 lat? Morderstwo 13 lat temu, wyparowanie z Karel Star 25 lat temu. Musi być jakieś połączenie, które łączy te dwa wypadki. Dlaczego mam przeczucie, że moje pytania dadzą jeszcze więcej pytań? No cóż, być może dowiemy się tego dopiero w następnym odcinku.